Czas także na wieczorną rozmowę H24. Łukasz Kocur, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym studio moi Państwa goście, pani Magdalena Owczarek, partia Razem, Zarząd Okręgu Wrocławskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. A także pani Małgorzata Tracz, przewodnicząca partii Zieloni. Dobry wieczór, witam także serdecznie. Dobry wieczór. Dziś, proszę Państwa, chcemy porozmawiać o tak zwanym kompromisie aborcyjnym. Co tak naprawdę należałoby zrobić na fali czarnych protestów, które, no nie kto inny, ale Wrocław pamięta, myślę, doskonale w skali całego kraju, między innymi ze względu na frekwencję. No i również warto przypomnieć początek lat 90., rok 1993, to wtedy w Polsce spór o aborcję dał początek jednemu z największych tuż po Solidarności ruchów społecznych. 1 700 000 podpisów. Komitety na rzecz referendum w sprawie karalności aborcji zebrały, no właśnie, bardzo dużo tych wspomnianych podpisów, dużo kontrowersji. Później przez lata w naszych warunkach polskich dyskutowano, szukano kompromisów. Nagle temat, można odnieść wrażenie z perspektywy przeciętnego mieszkańca Wrocławia czy Dolnego Śląska, ucichł. No właśnie, drogie panie, ja tak bardzo zdawkowo i pobieżnie umiejscowiłem ten spór dotyczący aborcji w naszym kraju na rok 93. Mamy rzeczywiście również zapisy w Konstytucji, mamy uchwały, które gwarantują i pozwalają też kobietom skorzystać z prawa do aborcji w konkretnych przypadkach. No ale gdybyśmy chcieli tej chronologii się trzymać, to co takiego się stało przez następne lata według tych środowisk, które Państwo reprezentujecie, panie, że nagle w roku 2017 tak mocno o tej aborcji chcemy znowu rozmawiać? Przede wszystkim pojawiło się realne zagrożenie. W 2016 roku był projekt Ordo Iuris, który chciał wprowadzić całkowity zakaz aborcji. Przez lata pokolenia Polek, a także Polaków, były wychowywane w przeświadczeniu, że kompromis z 1993 roku jest faktycznie kompromisem. Natomiast on nigdy kompromisem nie był. Był ogromny sprzeciw społeczny wobec zaostrzania prawa aborcyjnego. Jak pan powiedział, zebrano blisko 2 miliony podpisów. Natomiast Sejm w 1993 roku, podobnie jak Sejm w 2016 roku, odrzucił te wnioski obywatelskie i zdecydował o tym, że wprowadzi ograniczenia dotyczące aborcji i dopuści aborcję tylko w 3 przypadkach. Niestety przez lata kobiety były wychowywane, było mówione, że ten kompromis jest tym, co jest najlepsze i nie powinniśmy go ruszać. Natomiast jawna jakby zakusa na to, by jeszcze bardziej ograniczyć prawa kobiet, bo już teraz w ramach tego kompromisu Polki mają jedne z najmniejszych praw, jeśli chodzi o swoje prawa reprodukcyjne w Europie i na świecie. To znaczy mówimy w kategoriach chyba bardziej restrykcji niż restrykcji, to, że tych praw jest mało, bo często mamy też zarzuty do tej administracji, że jest wręcz przerośnięta i to może też być jej kłopotem. Znaczy inną kwestią jest jakby administracja, chodzi o prawa reprodukcyjne, czyli kobiety. Ale pani Małgorzato, jeżeli chcielibyśmy jednak jeszcze wyjaśnić naszym telewidzom, to my rzeczywiście tak źle wypadamy na tle, no właśnie, ale kogo jeszcze by wypadało powiedzieć? Unii Europejskiej? Tak, tak. Przede wszystkim na tle Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej tylko Malta i Irlandia mają podobne zapisy aborcyjne. Wszystkie inne państwa wychodzą z założenia, że prawa reprodukcyjne to jest część praw człowieka. Więc czyli nie można... kraje jak Polska równie mocno konserwatywne i rzeczywiście o życiu mówiące, no, bardzo często i stawiające również na tak zwaną cywilizację życia. No to tyle, jeżeli chodzi rzeczywiście o ten punkt wyjścia z ramienia Partii Zieloni. Pani Magdaleno, rzeczywiście powołujemy się na ten dzień 7 stycznia roku 93. Ustawa antyaborcyjna wtedy uchwalona. Jak rzeczywiście partia Razem i państwa środowisko patrzy na te wydarzenia? Czarny marsz, jesteśmy już też bogaci od doświadczenia, o to, że ta świadomość wrocławianek, dolnoślązaczek, no wzrosła i to całych rodzin również, bo przecież to nie tylko kobiety brały udział w tym marszu. Tak, to jest bardzo ciekawy proces. Jeżeli chodzi o wydarzenia 93 roku, nie można zapominać, między kim ten tak zwany kompromis został zawarty, ponieważ to nie był kompromis między kobietami, mężczyznami, czy też Polkami, Polakami. To był kompromis między politykami, w znacznej części mężczyznami, a Kościołem katolickim. Głos kobiet w tej dyskusji to były te podpisy zebrane, a później wyrzucone do kosza. I tak jak powiedziała przewodnicząca, dopiero teraz ten głos ponownie daje się słyszeć i myślę, że czarne protesty i czarne marsze
jak również protesty wieszakowe, które były, gdy tylko poszła w świat informacja o projekcie Ordo Iuris, to jest to postanowienie, że tym razem my się nie damy zignorować. I tym samym jest również projekt Ratujmy Kobiety. Skoro rzeczywiście pojawiło się odwołanie do Kościoła katolickiego, no to wiemy, że na dzień dzisiejszy potępia takie działania jak aborcja. Jan Paweł II w swoim nauczaniu bardzo dużo mówił i zwracał uwagę na to, aby trzymać się tak zwanej cywilizacji życia, a nie cywilizacji śmierci. Ja myślę też, że punktem wyjścia do naszej kolejnej części rozmowy będzie no właśnie ta semantyka, no bo jednak gdybyśmy chcieli tak światopoglądowo położyć na czynniki pierwsze tą cywilizację życia w naszym kraju, no to ponad 90% w statystykach Polaków jest zadeklarowanymi katolikami. Jeżeli rzeczywiście do tego dołożymy naukę Kościoła katolickiego, nie tyle dogmaty, ale rzeczywiście wskazówki na to, jak tą naszą cywilizację europejską, w jakim kierunku też pchać przy tych, choćby nawet zerwaniach europejskich, kiedy rzeczywiście sama Europa z perspektywy Brukseli nie wie, jak światopoglądowo ugryźć to, czego jesteśmy dzisiaj świadkami, no to bardzo dużo znaków zapytania się pojawia. To w takim razie my chcemy cywilizacji śmierci, czy chcemy cywilizacji życia? I czy rzeczywiście tak powinno zostać zadane pytanie, żeby iść naprzód z tym kapitałem politycznym, jaki został wypracowany po marszach kobiet? No, na pewno pytanie nie powinno zostać tak zadane. Cała koncepcja cywilizacji śmierci versus cywilizacji życia jest pewną narracją narzuconą przez Kościół katolicki i niestety przyswojoną przez część środowisk politycznych w Polsce. Tak naprawdę to nie jest wybór o życiu albo śmierci, tak? Tu chodzi o prawa człowieka. A kobiety, podobnie jak mężczyźni, powinni mieć zagwarantowaną w Konstytucji pełnię praw. Pełnię praw, jeśli chodzi o opiekę medyczną, pełnię praw o decydowanie o sobie, o swoim życiu, o swoim zdrowiu. Tutaj pani Małgosiu, już muszę wejść słowo, dlatego że na podstawie tego, co teraz padło, to przecież uważam, że wszyscy rozsądni obywatele tego kraju powinni się podpisać. Natomiast jak już wejdziemy w szczegóły, no to nagle pojawia się kwestia wolności, ale do czego? No właśnie, czy kiedy będziemy się trzymali tej aborcji, to rzeczywiście mówimy o pełnej wolności do życia. Skoro druga strona środowisk za życiem, tych prolife'owych, twierdzi, że aborcja jest po prostu morderstwem, a zatem odbieramy życie, no to wolność do zabijania w tym toku rozumowania no, nie jest czymś dobrym. To tutaj trudno powiedzieć, jestem za. Pamiętajmy, są wolności do i są wolności od. I te wolności od są bardzo często też wolnościami uniwersalnymi, właśnie takimi jak prawa człowieka. No to teraz w takim razie pozwolę sobie przytoczyć również dla naszych telewidzów, jak ten stan prawny na dzień dzisiejszy wygląda. Prawo do aborcji, czyli kiedy, proszę Państwa, prawo polskie zezwala na przerwanie ciąży. To mam też akurat do Pań prośbę, gdybyśmy rzeczywiście mogli się ustosunkować do tego, czy tu w tej materii jest dużo do zmienienia, to znaczy rozwiązania prawne przyjęte w naszym kraju w zakresie dopuszczalności aborcji opierają się na tak zwanym modelu wskazań. Punkt pierwszy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, tutaj w prostej linii oczywiście mamy w domyśle na myśli gwałt czy czyn kazirodczy i również tak zwane wskazanie kryminalne. Jak też patrzeć na ten punkt pierwszy? Czy to też według Państwa powinno zostać, czy też powinno podlegać dyskusji? W projekcie Ratujmy Kobiety, może też przybliżę, jak to wygląda, te trzy punkty są zachowane. Natomiast z tą zmianą, że zabieg przerywania ciąży jest dozwolony niezależnie od warunków do 12 tygodnia ciąży, a przerwanie ciąży w tych trzech określonych punktach, które Pan przytoczy i zaraz przytoczy, jest dozwolone do tygodnia 28, ponieważ są to warunki wyjątkowo stresujące dla kobiety, obciążające jej organizm no i decydujące o jej całym przyszłym życiu. Dlatego, tak jak wielokrotnie podkreślamy, chodzi o oddanie autonomii nad własnym ciałem wszystkim kobietom, wszystkim Polkom. Więc to nie jest tak, że ten kompromis aborcyjny, tak zwany kompromis aborcyjny, który w tej chwili obowiązuje, jest całkowicie wykreślany. On jest wręcz inkorporowany w projekt Ratujmy Kobiety. To, co projekt Ratujmy Kobiety robi, to po prostu liberalizuje te przepisy. No i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, to mamy tam do 12 tygodnia punkt kolejny, upośledzenie płodu, to do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem ciężarnej kobiety. Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego, a także nieodwracalnego upośledzenia płodu.
to są już tak zwane wskazania eugeniczne i ten punkt trzeci, ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Tu już mamy wskazania medyczne. Czy tu również jest to pole do dyskusji? Często słyszymy. Tutaj też jest pole do dyskusji, bo bardzo często mówimy, że kompromis jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast zapominamy o czymś takim jak klauzula sumienia, bardzo często nadużywana przez lekarzy. Czyli lekarz może pacjentce odmówić zabiegu. Żeby dać przykład, to chociażby Alicja Tysiąc, która straciła wzrok z powodu tego, że była w ciąży, wiedziała, że to przełoży się na stan jej zdrowia. Lekarze odmówili jej wykonania zabiegu aborcji. Wygrała później sprawę w Strasburgu, natomiast oczywiście już po utracie wzroku. Słyszymy, pani Małgorzato, również takie głosy, że być może warto też stworzyć taką listę rzeczywiście placówek, a nawet lekarzy od konkretnego nazwiska, którzy rzeczywiście tą tak zwaną klauzulą sumienia się stosują, żeby też kobiety w ogóle, rodzice czy partnerzy mieli możliwość dowiedzenia się wcześniej, kto taką klauzulę stosuje. To można uznać za jakiś kompromis? To nie jest kompromis, dlatego że lekarz jest przede wszystkim lekarzem i jego celem powinno być ochrona zdrowia i życia pacjentki, a nie kierowanie się własnymi poglądami politycznymi. Tak, i właśnie tutaj pani, myślę, dotknęła też bardzo ważnej rzeczy. To znaczy, kiedy mówimy rzeczywiście o ratowaniu życia, tylko jak teraz faktycznie przekonać drugą stronę, która twierdzi, że kiedy podczas wykonywania aborcji dziecko, nowe życie jest rzeczywiście na stole aborcyjnym, lekarz ma za zadanie ratować życie, a nie je kończyć, nagle robi coś, co zakazują mu wszystkie przykazania, jeżeli chodzi o sam kodeks lekarski, prawda? Tak jest czytany argument drugiej strony. Tylko zobaczmy, kobieta, która nie ma dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, a takich kobiet w Polsce według różnych danych, bo oczywiście nie są to dane oficjalne, to są setki tysięcy kobiet, które decydują się na zabiegi w podziemiu aborcyjnym, które decydują się na wyjazd za granicę. Czyli to trzeba koniecznie umawiać, prawda? Tak, dlatego że taki lekarz, odmawiając kobiecie wykonania zabiegu, szczególnie w jakimkolwiek przypadku, tak naprawdę skazuje tę kobietę na piekło i na zagrożenie realne jej życia oraz zdrowia, bo ta kobieta w nieciekawej sytuacji życiowej, nieciekawej sytuacji materialnej i tak nie będzie w stanie donosić ciąży, utrzymać i pójdzie po prostu gdzieś, gdzie zamiast standardowego zabiegu zrobił jej krzywdę. I to się dzieje na naszych oczach. To znaczy, rzeczywiście kobiety opuszczają nawet kraj tylko dlatego, żeby rzeczywiście mieć nawet, to brutalnie zabrzmi, szansę przeżycia i zdrową wrócić, prawda? Z takiego konkretnego zabiegu. Czyli o tym też będziecie pani pamiętały? Jeżeli można, tak, jak najbardziej, ponieważ kwestia w kwestii praw człowieka, a prawa reprodukcyjne kobiet są jak najbardziej prawami człowieka, nie może być mowy o kompromisie. One są albo ich nie ma. Jak nie przymierzając, w ciąży się jest albo się w niej nie jest. I jeżeli chodzi o w tej chwili obowiązujący tak zwany kompromis, jak tutaj sam pan przytoczył argumenty, on w tej chwili po prostu nie działa. Z uwagi na klauzulę sumienia, z uwagi na to, że to prawo tak naprawdę dotyczy jedynie osób wykluczonych, czy wykluczonych ekonomicznie, czy z mniejszych miejscowości. W związku z tym chcemy wprowadzić prawo, które będzie chroniło wszystkie kobiety i w większych miastach, i w mniejszych miejscowościach. To jeszcze dzisiaj, proszę państwa, podczas naszej rozmowy nie padło, ale przypomnijmy, Wrocławski Komitet Ratujmy Kobiety roku 2017 zaczyna właśnie zbiórkę podpisów pod projektem, zbiórka już trwa, ale kolejnych podpisów pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, którego celem jest m.in. walka z tak zwanym aborcyjnym kompromisem. W skali ogólnopolskiej, proszę, powiedzcie panie, ile takich podpisów udało się zebrać, gdzie też takie podpisy będą zbierane, choćby u nas w stolicy Dolnego Śląska? Codziennie zbieramy na rogu Oławskiej i Świdnickiej, także zapraszamy wszystkich do złożenia podpisu. Można również wydrukować listy, zabrać podpisy wśród swoich znajomych, rodziny i złożyć je w jednym z naszych punktów zbiórkowych. W tej chwili ciężko bardzo oszacować, ile zebraliśmy w skali ogólnopolskiej. Może Gosia, wiesz? Dopiero jest to początek zbiórki, natomiast przypominając zbiórkę z 2016 roku, gdy zbieraliśmy, to było ponad 250 000 podpisów. Okay. A żeby suweren miał głos, to jedyne, co możemy przypomnieć, że po prostu tych podpisów, proszę państwa, minimalnie potrzeba 100 tysięcy. Tak. Bo to wtedy rzeczywiście będzie miał szansę, aby do jakiegoś tam pierwszego czytania weszło i być może w formie ustawy się pojawiło. Czarny protest kobiet. Widzieliśmy te afisze protestu w całym kraju.
ile z tego dobrego zostało, z tego ruchu politycznego, bo to chyba już w sumie z perspektywy roku tak możemy patrzeć na to, że no rzeczywiście w tych też małych miejscowościach, o których tak cicho się mówi, kobiety po prostu przypomniały, już nawet abstrahując od aborcji, o swoich prawach, bo to tam nieraz jest najciężej. To znaczy, ja pamiętam tutaj w naszym studio, kiedy pokazywaliśmy również przykłady z Wałbrzycha, tam marsze były zaledwie kilkunastoosobowe i te panie rzeczywiście doświadczały choćby nawet przemocy domowej. To nie będzie tak, że znowu przy tych podpisach zapomnimy też o tych ważnych, istotnych sprawach, o tych pojedynczych przypadkach? Nie, no z pewnością nie zapomnimy. Też będziemy starali się zbierać podpisy na terenie całego Dolnego Śląska. Natomiast co zostało z czarnego protestu? Przede wszystkim czarny protest na nowo otworzył debatę na temat praw reprodukcyjnych Polek. Debatę zabetonowaną od 1993 roku. Osobiście uczestniczyłyśmy w tych protestach, a także w kolejnych jakby i debatach, i zbiórkach podpisów i wiemy od osób popierających liberalizację, że właśnie to czarne protesty i bardzo często przemowy środowisk, które od lat walczą na rzecz praw kobiet, uświadomiły im, że tak naprawdę Polki nie mają pełni praw obecnie w ramach tego obowiązującego kompromisu. Z badań ostatnich wynika, że 48% Polek i Polaków popiera liberalizację ustawy antyaborcyjnej. Z kolei prawie 90% jest przeciwnych zaostrzaniu obecnych przepisów. Więc to jest też ogromny potencjał czarnego protestu. Pan powiedział, że to był ruch polityczny. Według mnie to był ruch społeczny. To był właśnie to, co było najpiękniejsze, to było to, że to był oddolny ruch społeczny, ponieważ dotyczący najbliższych nam kwestii, a więc no, zabierania nam albo chęci zabrania nam przez rządzących chociażby podstawowych i okrojonych praw. Więc to była ta siła protestów oraz to, że no, na nowo otworzył się temat kwestii praw reprodukcyjnych. To pani Magdalena, to ja w takim razie dopytam, to co może być też na końcu państwa walki i tej drogi? Absolutne uznanie praw kobiet jako praw człowieka, tak jak to przewijało się tutaj dzisiaj między nami. Pan też użył słowa zostało, to jest tryb dokonany. Absolutnie nie możemy w tej chwili mówić, co zostało z czarnych protestów, ponieważ to był tylko początek procesu. Tak jak mówiła Gosia, to był początek dyskusji, początek edukacji, początek uświadamiania sobie wśród wielu, wielu grup społecznych, w jakim tak naprawdę państwie funkcjonujemy. Także nasza strona będzie dążyć do liberalizacji tego prawa, będzie dążyć do ochrony wszystkich Polek. To jeżeli rzeczywiście mówimy o tych uwarunkowaniach prawnych, to czy możemy też między słowami czytać tego typu deklaracje jako no, fakt na przyszłe czarne marsze? Czy to już tak może nawet ze strony organizacyjnej jest jakoś uplanowane? Jeżeli tak, to może na jakie akcenty tym razem bardzo mocno chcecie zwrócić uwagę? No, jeśli chodzi o marsze, to jakby ta energia społeczna wynika przede wszystkim z tego, co dzieje się w parlamencie i jaka jest obecna sytuacja polityczna. Czyli mamy je czytać też jako odezwę na to, co się dzieje w parlamencie. Jest to pewna odezwa, ponieważ tak jak projekt Ratujmy Kobiety w 2016 roku był odezwą na projekt Ordo Iuris, tak samo Ratujmy Kobiety 2017 jest pewnego rodzaju odezwą na projekt Fundacji Rodzina i Życie, która także zbiera podpisy, po to, by znowu kolejna próba po prostu przez środowiska pro-life zaostrzenia prawa aborcyjnego. Mam wrażenie, że gdybyśmy w 2016 roku nie zdecydowali się na zbiórkę Ratujmy Kobiety, to byłoby to poddanie się i oddanie tym środowiskom pro-life po prostu pola. Tak? Zobaczcie, my zbieramy podpisy, tyle osób nas poparło, zaostrzymy ustawę antyaborcyjną. Ponieważ myśmy zbierali też podpisy dotyczące liberalizacji, to była przeciwwaga w parlamencie. Oba te projekty były omawiane w Sejmie w tym samym dniu i w tym samym czasie. I właśnie to, że projekt zaostrzający aborcję trafił do dalszego czytania, czyli do prac w komisjach, natomiast projekt liberalizujący został przez Sejm odrzucony i podpisy po prostu zostały, podpisy zbierane przez 3 miesiące zostały zmielone w ciągu zaledwie pół godziny. Ale czy to oznacza też, panią, że tu znowu wejdę w słowo, że czujecie państwo również, macie takie poczucie, że nagle weszliście do punktu wyjścia, już abstrahując od czarnego marszu, rzeczywiście od wszystkich protestów, które jesteśmy daleko dalej niż punkt wyjścia.
jesteśmy daleko dalej niż punkt wyjścia, bo odbyła się debata społeczna, bo szereg kobiet zaczęło dostrzegać, że jeśli same nie zawalczą o swoje prawa, no to nie zrobią tego panowie w garniturach w parlamencie. I jest pewna mobilizacja społeczna, więc bardzo duża praca została wykonana, natomiast duża praca jeszcze przed nami. I tę pracę także akcentuje projekt Ratujmy Kobiety 2017, gdzie bardzo duży nacisk jest na edukację seksualną. Edukację seksualną, której nie ma w polskich szkołach na żadnym poziomie. Mamy wychowanie do życia w rodzinie. Podczas czarnych protestów były czytane niejednokrotnie fragmenty z tych książek wychowania do życia w rodzinie, gdzie jasno wynika, że kobieta jest podległa mężczyźnie i powinna zgadzać się na wszystkie działania, które proponuje mężczyzna. Pamiętam, że były też takie zapisy, tak, że mężczyzna daje nasienie, a kobieta jest tą ziemią, glebą, która powinna bezsprzecznie przyjąć i na niej powinno rosnąć. Niestety, dopóki nie będzie dobrej edukacji seksualnej, albo jakikolwiek też, tak, bo obecnie tej edukacji seksualnej nie ma. Dopóki w sprawę nie zaangażują się w pewnym momencie samorządy, które na przykład będą rozdawać albo no, po prostu udostępniać antykoncepcję, udostępniać wiedzę na temat życia seksualnego, na temat praw kobiet, to no, debata zamknie się tu, gdzie jest. Natomiast mamy wrażenie, że idzie to dużo do przodu i to też jest w projekcie, żeby było wychowanie do życia w rodzinie na przyzwoitym poziomie. Żeby na przykład dziewczęta miały możliwość pójścia do ginekologa, niekoniecznie z wiedzą matki. Obecnie jest tak, że trzeba mieć powyżej 18 lat, by móc skorzystać z usług ginekologa dla wielu dziewcząt. Jest to po prostu bariera nie do przejścia, tak? Szczególnie jeśli nie mają poparcia najbliższych i nikt z najbliższej rodziny nie jest w stanie z nimi tej wizyty u lekarza odbyć. Zatem punktów rzeczywiście do szukania kompromisu bardzo dużo, które teraz pani naświetliła, no ale cieszy przede wszystkim fakt, że przede wszystkim jesteśmy już na tym momencie, że zaczynamy o tym rozmawiać i panie rzeczywiście coraz bardziej też są świadome swoich praw, no ale z drugiej strony również obowiązków, bo to jedno z drugim zawsze musi się łączyć. Pani Magdalena Owczarek, Partia Razem, a także Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni, byli moim państwa gośćmi w dzisiejszej wieczornej rozmowie Echo 24. Przypomnijmy, Wrocławski Komitet Ratujmy Kobiety 2017 zbiera obecnie podpisy pod projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. To wszystko w tej rozmowie. Dziękuję Pani bardzo za przybycie do studia. Dziękuję. Do zobaczenia.